Szanowni Państwo, jestem bardzo zbudowany tym, że po tym maratonie negocjacyjnym udało się wypracować tak dobre końcowe konkluzje dla Polski. Konkluzje nie mniej, nie więcej, tylko mówią tyle, że w zakresie reformy systemu azylowego, reformy, która też czasami nazywana jest taką nazwą reformą dublińską, musi panować konsensus, czyli wzmocniliśmy naszą pozycję w procesie negocjacyjnym, ewentualnie w przyszłości, i to jest bardzo ważne. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców, że uzgodniliśmy to po tym bardzo długim czasie, kilku miesięcy żmudnych negocjacji doprowadzających nas do tego momentu oraz po tej nocy negocjacyjnej, że relokacje mogą odbywać się tylko na zasadzie dobrowolności, czyli właściwie nasze racje zostały tutaj w pełni uznane. Ja chciałem też podziękować wszystkim tym partnerom, przede wszystkim z Grupy Wyszehradzkiej, którzy trzymali się solidarnie takiego samego stanowiska, jakie prezentowała Polska. I można powiedzieć, że ta konsekwencja się opłaciła, ale to nie tylko upór, to również przedstawianie naszych racji. Przedstawianie racji chociażby w tym względzie, że przecież musimy znaleźć skuteczne mechanizmy obrony granic zewnętrznych, to co zawsze my mówiliśmy, i umiejętną pomoc przekazywaną do tych krajów na miejscu. A więc ta wielka sprawa, którą dzisiaj mogę określić jako rzeczywiście gigantyczny sukces Polski, jest bardzo budująca dla mnie, ponieważ my staramy się łączyć Europę, a nie ją dzielić, i w tym procesie wypracowaliśmy mechanizmy, które rzeczywiście pozwolą połączyć stanowisko wszystkich krajów. Jak ktoś chce przyjmować uchodźców, proszę bardzo, ale Polska i kraje wyszehradzkie pokazały inne racje i przeważyły również nasze argumenty, więc bardzo, bardzo jestem zbudowany tym, że potrafiliśmy w skuteczny sposób te nasze argumenty przedstawić i właściwie odnieśliśmy ogromny sukces.